Dzień dobry, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Meldujemy się w Szczyrku. Tegoroczny sezon narciarski będzie nietypowy i prawdopodobnie bardzo krótki, także korzystamy i spontanicznie przyjechaliśmy z rodzicami w góry. O-o! Dobrze, nie ma problemu. Wąskie są. Lądowanie na Marsie. Jaki jest plan, szefie? No też damy stąd. Aha. Stoimy tutaj. Tutaj. W restauracji. Nie, nie można, tylko na wynos. Gondolą. Okej, okay. Wysoko. I kanapą. Na zbójnicką kopę. Okej, okay. Brzmi sympatycznie. Niestety tylko są czynne dwie trasy, które stamtąd prowadzą, to jest 3B. Aha, czyli stamtąd dwie, okej. Okay. I trójkę. Okej, okay. Czyli jest szansa, że tu wrócimy. Meldujemy się na szczycie i zaczynamy jazdę. Jazda na maksa, bez trzymanki. Ja mam bez trzymanki, bo kiku nie mam. Nie wziąłem.
trasa za nami. Moi rodzice nas wyprzedzili i śmignęli już kolejną. Zaczęliśmy zjeżdżać ten odcinek, który wjeżdżaliśmy gondolą. Zadzwonił tata i powiedział, że odradza w sumie, że tam ta pierwsza była przyjemniejsza zdecydowanie. Jeżeli nam tak mówią, no to znaczy, że pewnie jest hardcore. Więc postanowiliśmy, skoro zjechaliśmy tylko kawałek, wdrapać się z powrotem aż do wyciągu tego docelowego, co byliśmy poprzednio. Ale to też nie jest takie proste. Jest piękna pogoda, cieplutko i właśnie się wspinamy z nartami. Chwila oddechu. Pogoda się trafiła świetna, chociaż na dole jest duża mgła, ale tutaj naprawdę przepiękne widoki przez całą trasę. Meldujemy się w komplecie. Ktoś tu nas zdublował. Się co jakiś czas wyłożyć, bo przynajmniej możemy zameldować co tam u nas. Bardzo, bardzo przyjemnie, ale jednak, jakoś na początku roku było więcej sił, jednak ten rok raz chyba przemęczył troszeczkę. Ale jest przepięknie. Temperatura chyba na plusie. Tak, słoneczko dogrzewa, ale jest bardzo przyjemnie. Kolejny zjazd na tej trasie. Rodzice właśnie wchodzą przez bramkę, a my śmigamy w kolejce. Jak tu nie robić przystanków? Przy takich widokach. Piękne te góry, nie? Niesamowite. Zobacz tam jakie szczyty w oddali, w mgle. Cudnie jest. Dum, 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 dum. Chwila przerwy. Zajęliśmy się zamówieniem. Są kolejki generalnie tutaj. Wszystko Państwo pomagają, kierują zgodnie z obecnymi zasadami, rozporządzeniami i tak dalej. Także tutaj się dogrzewamy przy kawce, ale nie można siedzieć w środku. Wypiłam się na chwilę, żeby wdrapać się tam i pokazać wam widok. Jak nie spadnę, to wam tak zrobię. Wejść weszłam, ale czy zejdę teraz? Tak czy siak było warto. Pięknie jest.
Zjeżdżamy już kilka godzin i nadal nie możemy się napatrzeć na te widoki. Teraz tak powoli zaczyna się chować słońce. Cały czas było tak ciepło, dogrzewało. A my szalejemy. Ale cały czas na tej jednej trasie. Bardzo spoko. Ten sam zjazd, kolejny przystanek. Ale nie ma się co dziwić. Ej, zobacz, na chwilę, zobacz. Wiesz, co to jest? Śnieżką dostała. No weź. Nie załapaliśmy się już na ostatni zjazd, bo tutaj ten wyciąg jest do 15.30. Rodzice pewnie zaraz zjadą, więc śmigamy gondolą na dół, bo tutaj jest ten taki odcinek szalony. Gondola? Prywatna. Prywatna gondola. Można jechać. Narty zapakowane. Widzieliście, że w ogóle w gondoli narty na zewnątrz zostają? Tak, tutaj takie pojemniczki zewnętrzne. Drzwi się zamknęły. I mamy prywatną gondolę. Fajnie. Niezły trening przy niedzieli. Takie aktywne vlogmas. Przydałoby się coś zjeść góralskiego. No właśnie, no na wynos. Ale zawsze muszę przełykać ślinę. Oszczypek. Bo my się tutaj zniżamy cały czas. Ja mówię oszczypek. Oni mówią oszczypek. Nie, ja mówię oszczypki, nie ma, że jeden. Dużo. No, a ja oszczypki. Powiedzcie, jak mówicie. Czy oszczypki, czy oszczypki, czy ser górski. Czy nie mówicie, tylko jedzie. Czy nic nie mówicie. Oddajemy nasze karty. Jak było, szefie? To jest komentarz wystarczający. No, ale cudownie mieć geniusza w rodzinie, który o 4 robiłaś te kanapki, czy wieczorem? Nie, wieczorem. O, pomyślałaś. Nie wyrobiła się. Przewidziałaś przyszłość, że wszyscy będą właśnie tacy głodni. No, że bliżej auta będzie, sobie zjemy w trakcie. No nie. Ile byliśmy godzin? Byliśmy? Nie wiem od której byliśmy, ale byliśmy do 16. 6 godzin mogliśmy być, nie? Od 10? Mogliśmy... O Jezu! No to taka jedna kanapeczka, to co to jest? Narty odpoczywają, a my wyskoczyliśmy jeszcze na chwilę na miasto. Będą pamiątki i łoscypki. Są i serki, i żurawina. Może jakieś piwko do domu. Ciupaga. No może. I love łoscypki. Piękna nazwa. Zobaczymy jeszcze, co tu jest. Jak jakieś chcesz? Takie przetwory może. Chętnie. Co tam masz, Grażyna? Gorącą czekoladę. To jest nielegalne? Trochę tak. No trochę miałam tak. Miałam wypić kawę, żeby być bardziej przytomna. Jaha. Piję czekoladę. Do ciasta. Chyba nie przytomna. Chyba nie. Wróciliśmy do domu, padnięci, przemarznięci, ale bardzo zadowoleni, to był szalony dzień. Wróciliśmy przed 22, wyjechaliśmy po 4, przed 5 w zasadzie. I łącznie z 8 godzin spędziliśmy w podróży, ale warto było, żeby wyskoczyć na narty, przejść się chwilę po szczyrku i zupełnie oderwać od codziennych zajęć. Także myślę, że taki vlogmas był nieco urozmaicony. Zdążyliśmy jeszcze wpaść po pamiątki i taki oto dzwoneczek ze szczyrku pojawi się zaraz na naszej choince, jak tylko jakąś wstążeczkę dołączymy jeszcze. Jest też oscypko. Co ja mówię? Piwko i spory zapas oscypków. Tak miałam powiedzieć, wyszło tak w skrócie. Piwko ciupaga. A tak, żeby nie było nudno, to mój laptop od wczoraj mrygnął. Nie włącza się. Mrygnął i co? I nic. Ale to już coś. Mryga. Coś już jest, okej? Okay. Zrobiłam zimową herbatkę z pomarańczą i grejpfrutem i śmigam pod gorący prysznic.
Jeśli chodzi o zadanie vlogmasowe na dziś, to mieliśmy mały problem z dodaniem relacji, więc zadanie wskoczyło dosyć późno, ale dziś pokazywaliśmy, jak spędzamy przedświąteczny weekend. My spontanicznie wyskoczyliśmy do Szczyrku. Ashen Moments ubierała choinkę w przepiękne srebrne ozdoby. W ogóle na tym profilu pojawiają się takie piękne zdjęcia i w relacjach takich pięknych. Nas tutaj Ashen Moments oznacza, że za każdym razem się zachwycamy. Kolejne zdjęcie właśnie. Światełka przepiękne. U mamy Smurfa i Smurfetki, listy do M3 i oglądanie świątecznych filmów na weekend. Bardzo fajne zadanie. Tutaj u Agnieszki naszych sercowników jakiś świąteczny spacer po rozświetlonym mieście. A to już zadanie na kolejny dzień, także i tak dziękujemy za te zgłoszenia, bo zadanie skoczyło naprawdę późno. Dziękujemy Wam za wspólny wypad, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.